Jacho, Isayuki z tej strony. Witam wszystkich serdecznie bardzo w nowej serii na kanale. Gry, która premierę swoją miała już lat temu 4, tak naprawdę, na PlayStation 4 20 kwietnia 2018 roku, za to 14 stycznia, czyli zupełnie niedawno, miała premierę na komputer. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To będzie moje pierwsze podejście do tej serii. Co prawda na live zagraliśmy sobie chyba za 2 godziny w ramach testów, sprawdzenia, czy gra się przyjmie. I bardzo był pozytywny odzew, dlatego zrobimy sobie tę część. Zwłaszcza, że możliwe, że w tym roku dadzą nam kolejną część tej gry, w którą chciałam ograć. Możliwe, jeszcze nie wiadomo. Ja tak z przymrużeniem oka przyjmuję te informacje na temat premier. Dlatego chciałabym, żebyśmy to ograli wspólnie. Krótko, szybko na temat gry. God of War. Ja nie grałam w poprzednie, widziałam, ale nie grałam, dlatego to będzie moja pierwsza przygoda, tak jak wspomniałam wcześniej. Będziemy wcielać się w postać naszego tutaj legendarnego głównego bohatera Kratosa. Będzie z nami również biegał Atreus, jego syn, jak się dowiadujemy, zaraz na początku gry. I to, co warto zawsze wspomnieć na temat tej gry, to jest to, że tak naprawdę save pointy i miejsca, które przechodzimy, nie ma cięć kamery. Wygląda jakby bez przerwy biegał za nami kamerzysta. I jedyne fragmenty, w których jest jakiś obraz ładowania, to są ewentualne teleporty bądź śmierć, której spodziewam się w tej grze zdecydowanie. I tak jeszcze szybciutko, gra udostępniona przez Sony i Jetpack Interactive, więc możemy sobie, myślę, rozpocząć teraz już rozgrywkę. A to, o czym zapomniałam wspomnieć, to jeszcze to, że gramy w natywnym 4K na ultra detalach. Wszystko na full, zobaczymy, jak pójdzie. Ciśnij, aby zamachnąć się lewiatanem. I to jest nasza broń właśnie. Scena jest też dosyć poważna. No i patrzcie, zwróćcie uwagę na tę pracę kamery, o której mówiłam właśnie. Znalazłem. Siadaj do łodzi. Czy on tam miał jemiołę? No i oczywiście samouczek na początku. Mam to przywiązać do łodzi? Chłopcze. Wystarczy.
Ojcze? Co? Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny. Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. Jak zwykle oczywiście postaram się nie mówić w trakcie dialogów i na scenkach. Z tym, że tutaj ciężko wyczaić, kiedy się zaczynają scenki. Ale damy z siebie wszystko, będzie dobrze. To już wszystko. Oto widzę matkę swoją. Oto widzę ojca swego. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Jest gotowa. Wracaj do domu. Jesteś wolna. Przepraszam. Ściśnij. Ten nóż
Należał do niej. Teraz jest twój. Uczyła cię polować? Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze. Tędy. Na polowanie. Zakładam, że cały pomysł z polowaniem. Ojcze, czemu robimy to teraz? Muszę sprawdzić, czy przetrwasz podróż. I wtedy wyruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. Poluj. No właśnie. Między innymi forma testu egzaminu, ale po prostu pewnie, żeby nie stać i nie obserwować, jak proch obraca się mama tutaj Atreusa. Jednak, jako że mnie znacie... Ślady, ale nie jelenia. Szukam dalej. Dokładnie. Jako, że mnie znacie, to na pewno wiecie, że... Nie zrobimy na razie nic. Ustawienia kamery, owszem. Jako, że mnie znacie, to wiecie, że będziemy wchodzić w każdy z zakamarek, który będę widzieć, że da się wejść, żeby pozbierać rzeczy właśnie takie jak tutaj. Tu podnieśliśmy srebro, ale... Między innymi coś, co zdecydowanie chcemy podnosić, to coś w tym rodzaju... Chłopcze! Coś przegapiłeś. Podobne. Ale to nie jeleń. Widzisz? Za szerokie czubki. Kozioł? Matka dobrze cię nauczyła. Tak. No, między innymi. A to można byłoby łatwo przeoczyć. Szkoda by było dodatkowych opcji dialogowych. Lubię wyciągać z gier wszystko to, co nam twórcy zaoferowali. A przynajmniej najwięcej, ile zdołam, ile zauważę, bo bardzo łatwo jest pominąć rzeczy. Którędy biegniemy, mówisz? Górą tam. Tam się już coś świeci, nie wiem, czy zauważyliście też, ale to jest nasza brama. Tędy szliśmy. O, proszę bardzo. Kolejny rodzaj rzeczy, której zdecydowanie nie chcę pominąć. Z przodu. Zgubione, znalezione. Nowy zestaw artefaktów. Jeden z czterech. W pobliżu domu natknęliśmy się na tę małą zabawkę. Miałem kiedyś bardzo podobną. Myślę, że to część większego zestawu. Jeśli znajdziemy ich więcej, może okażą się coś warte. I tutaj mamy bardzo dużo rzeczy właśnie do rozwijania. Jest nasza mapa. Tu jesteśmy na razie to. Tak? Jest jeszcze dziennik, to jest jeszcze fajna sprawa. Zaraz go sprawdzimy. Umiejętności do rozwijania. Na razie mamy walkę na dystans. Mamy też naszą tarczę do rozwinięcia. No i łuk widzę, ale do niego nie mamy na razie dostępu. To będzie na pewno łuk Atreusa. Następnie pancerze, bronie, ale do tego pójdziemy w chwili, kiedy nam będzie trzeba to rozwijać. Kodeks na razie pusty. A zasoby? Brak. Coś jeszcze jest? Nie, idziemy od początku. Sprawdźmy sobie na tej mapie dziennik, tu mogliśmy otworzyć. Zgadza się. Przejdź do dziennika. Na razie chyba się nie da. Dobra, przejdźmy tu jeszcze pod spód, bo się da. Patrzcie, nie trzeba, a się da. I są rzeczy do odkrywania w tej grze. Tak jak mówiłam, ogólnie grę sama nie grałam. Oglądałam gameplay, wiadomo. Że jak gra wychodziła, to oglądałam. W tym czasie jeszcze nie do końca sama... początki to były mojego kanału, więc... Tak, tędy. Początki kanału, nie nagrywałam jeszcze tego, oglądałam na tym etapie. To było bardzo dawno, więc... dla osób, które jeszcze nie wiedzą, ja bardzo szybko zapominam rzeczy. Więcej śladów? Tak, ale są zbyt okrągłe. To może być dzik. Dobrze. Ja bardzo łatwo zapominam. Co teraz?
Tędy, chłopcze. Hop! Ładnie. Czekaj, ślady jelenia, świeże. Tędy. No i super. Tak, ja bardzo łatwo rzeczy zapominam. Pamiętam oczywiście główne wątki i to, co najważniejsze, więc to nie są dla mnie zaskoczenia w takiej sytuacji. Ale sama rozgrywka często jest dla mnie po raz kolejny nowością. Mam go! Wolniej, chłopcze. Przepraszam. Masz go upolować, a nie dogonić. Tak, ojcze. To są miejsca, do których nie możemy wejść, ale tu widzę dodatkową obok ścieżkę. Także dla mnie to będzie spora nowość, no i miło mi, że będziemy razem wspólnie grać w to tak jakby po raz pierwszy. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. W tej chwili podnosimy z tych skrzyń srebro i tak dalej, ale w trakcie gry będą w podobnych skrzyniach znajdować się też pewne ulepszenia, więc warto je zbierać. No, poczeka na nas, dobrze. Tam da się zejść na dół. Pytanie tylko, jak wejść tam. Gdzieś od tamtej strony będzie trzeba wejść. To musimy o tym zapamiętać sobie, zniszczył nasz most. Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. Że jest przejście. Tak, mamy naszą broń. Rany. Idź. I uciekła. Jeju. Co tu się stało? Tam jest! Stój! Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś go! Masz strzelać! Masz strzelać wtedy, kiedy każę ci strzelać. Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. Znajdź go. No jakby nie było. Las się pali. Ej, zabrali mi. Mój łuk! Nie! Nie jesteś gotowy! Do tyłu! Bam, bam, bam. Uwaga, z prawej! Poczekaj. Jeszcze nam się dziennik tutaj pojawił. Tak, dręczyciel draugów. Jeśli będziesz dokładnie badać odwiedzane krainy, z pewnością spotkasz na swojej drodze więcej tych nieumarłych wojowników władających mocą ognia. Wskazówki dotyczące ich zabijania znajdziesz w bestiariuszu. Tak, i tutaj mamy nasze rzeczy różności. No właśnie, pamiętałam, że nad coś była tarcza. Mogę tłuc oba w sumie naraz, jeżeli dobrze podejdą. No i trzeba uważać na te za nami, oczywiście. Bo mogą nas zaatakować. Okej. No właśnie, teraz pokazują, że można robić uniki. Wcześniej nie pokazali niestety i nie dało się go zrobić. Ba! Możemy w nim oczywiście jeszcze lewiatanem rzucać, żeby nie było. Jak wraca, też zadaje obrażenia. Bam! Jeszcze idzie tam u góry jeden. Nie tylko tam u góry. O, zdążył mnie trafić. Myślałam, że zdążę go rzucić tym lewiatanem naszym. Chodź tu!
Draugry nigdy nie podchodziły tak blisko do lasu. Idziemy. Zaraz pójdziemy, bo ja tu chciałam tutaj popatrzeć, co na boku jest. O, a propos. Ktoś już tutaj niestety z kimś walczył. Gdzie oni mnie ściągnęli? Tutaj chciałam podejść. A, nie da się. Ej, no ale to się musi dać. No, dziękuję. Ale chyba dotąd tylko. No, ale warto właśnie wchodzić w takie miejsca poboczne. I to też bardzo nam wydłuży rozgrywkę, musicie mi wybaczyć, ale ja będę wchodzić w takie miejsca zdecydowanie zawsze. Nie wiem, czy tutaj nas wpuszczą. Tutaj nas nie wpuszczą. No i trzeba pilnować życia. A propos życia. Zbieraj kamienie zdrowia. No i tu jest kilka miejsc teraz, które możemy zbadać, zanim pójdziemy polować. Jeleń poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. To dobrze, to dobrze. Bo możemy iść za tobą. Taki drobny komentarz. Zabawny, zabawny. Ale zupełnie na miejscu. O, czekajcie. Tam są rzeczy i tutaj też widzicie już na samym początku gry, ile jest miejsc ukrytych. One są tak średnio ukryte, bym powiedziała, no ale trzeba przejść naokoło i iść. No i oczywiście o miejsce, o którym wspominałam wcześniej. I mamy koale na pleckach. Wilki! No właśnie. No, trzeba na nie uważać. No z jakiegoś powodu pozwolił mnie podejść jeszcze. Okej. Była tam chyba informacja o wilkach, zaraz sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście. Wyszło troszkę zdrowia i pilnowały, widzicie, takiej specyficznej trumny skrzyni. Co? Jemu. O, przepraszam, no trudno. Wilk wściekły. Zawsze lubiłem wilki, ale te, które ostatnio spotykamy na swej drodze, od razu się na nas rzucają. Najpewniej są wściekłe i widzą w nas tylko pożywienie. Wiem, że życie w dziczy to ciągła walka o przetrwanie, ale wilki mają w sobie coś naprawdę majestatycznego. Przykro mi się robi, kiedy muszę je zabijać. Dobrze, że ojciec raczej tego nie przeczyta. A propos właśnie całego tutaj naszego bestiariusza i wszystkiego po kolei, one są opowiadane te rzeczy z perspektywy Atreusa, co jest całkiem sympatyczne i fajne. A tam będzie nam się świecić cały czas, wrócimy do tego innym razem. Więc fajnie to się nie przyda. Nam tak. Okradamy zmarłych. Tutaj były dobrze. Były tylko głodne. Co? Wilki nie były złe, były głodne. Tak, podejrzewam, że były. Dokładnie tak. No ale niestety musimy się bronić. Znalezione i zgubione. Dobrze, to jest kolejna zabawka. Mamy dwie na cztery. Zakładam, że te cztery są wszystkie do znalezienia tutaj koło domu. Wygląda, jakby to były pogubione zabawki Atreusa, więc no. Chodź, wracamy na górę. Muszę się nauczyć, że tutaj na B, przyzwyczaić się, na B się wykonuje praktycznie większość poleceń, co jest zupełnie inne niż zazwyczaj w grach. Zazwyczaj jest R2, albo właściwie nawet X, albo trójkąt, a tutaj mamy na kółko. No piszę na B, napisane jest na B. Gdzie teraz? Znajdziesz drogę. Napisane jest na B, dlatego że gra pokazuje sterowanie z pada do Xboxa z jakiegoś powodu, a ja gram na padzie do PlayStation. Podłączonym do komputera oczywiście. Tu jeszcze widziałam, że się coś świeciło. Wszędzie zwłoki. Patrz pod nogi. No, jak tu byśmy podeszli, to byśmy wtedy widzieli to miejsce na dole, które przed chwilą odkryliśmy. Ale widzieliśmy już wcześniej zupełnie. W ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, to dobrze w tej grze rozglądać się w ogóle w górę. Ale patrzcie, co tam jest, jakiś fajny namiot. Z piórami. Ktoś tam jakieś te kapliczki jakieś stawiał. Jeżeli dobrze pamiętam, to są też rzeczy do odnajdywania gdzieś u góry, na górze, w górze. Ach, ten już rozwaliliśmy. Dobrze, a kto się prowadź, bo widziałeś, gdzie iść. No i tak pewnie zaraz skręcimy w inną stronę. Oczywiście.
Czekaj, my przyszliśmy stamtąd. Którą chciałeś iść stroną? Tam całkiem w lewo? To poczekaj, tu jeszcze na wprost. A propos schodzenia z ścieżek, tak? O, da się też tu przejść? Zaraz sprawdzimy. Nie, nie da się. Ta-dam! Skrzynia runiczna. I to jest coś, co będziemy musieli otwierać, niszcząc pieczęci. Czyli tak naprawdę w tym wypadku to są jakieś figurki? Albo bazy, które odpieczętują nam taką skrzynię. I dzień dobry, znaleźliśmy jedno z jabłek. Legendarny przedmiot. Udało ci się zebrać jedno z trzech jabłek Idun, potrzebnych do zwiększenia maksymalnego zdrowia. Jabłka Idun to przysmak bogów. Wszystkie 9 jabłek można znaleźć w skrzyniach zamkniętych magią. Zbierz 3 jabłka, aby zwiększyć maksymalnie zdrowie. Czyli na całą grę najprawdopodobniej będziemy szukać 9? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo mogę się mylić. Tak jak mówiłam, grę oglądałam, nie grałam jeszcze. Zobaczymy zresztą. Dowiemy się z czasem. Ale patrzcie, jesteśmy na samym początku. Jeszcze dobrze nie poszliśmy nigdzie fabularnie. Mamy już około pół godziny gry. To będzie tam dużo jest. Odcinków. O, jest. Rzeczywiście, masz rację. Wszedł do świątyni. Mama zabraniała mi tam wchodzić. Robimy, co chcemy, chłopcze. Żadnych wymówek. Robimy, co chcemy. Jeszcze jest tutaj miejsce, do którego chciałabym wejść. Z góry się chyba nie da, jeżeli się nie mylę. Nie bez powodu nam tu pozamykali przejścia. Patrzcie, co na dole jest. Tu jest coś do podniesienia, tu jest coś do podniesienia. Tam jest ta fajna skrzynia. Z tej strony nic nie ma, ale dostaniemy się tam dopiero od środka. Jakby to nie brzmiało zabawnie. Spójrz! Mogę dostać swój łuk? Na pewno go stąd trafisz. Podejdźmy bliżej. Wybaczcie, jeżeli zdarzy mi się zginąć w tej grze. A pewnie mi się zdarzy, więc po prostu nie będę ukrywać tych śmierci. Pokażę wam, jak mi się zdarzy zginąć. Byłem z mamą na polowaniu kilka razy. Ty mnie nigdy nie zabrałeś. Czemu teraz? To jej życzenie i nadszedł czas. Okej. Tam jest jakaś droga dalej i przejście, widzicie? W ogóle gdzieś zostawiłam lewiatana po drodze. Ciekawe, czy mogę go stąd... Chyba się zabezpieczyłem. No nic. Tu jest na pewno coś, co możemy zepsuć. Ale pewnie tam jakoś będziemy mogli wejść. O, tutaj nie ma nic. Tutaj jakby też nie. O, słyszycie? Draugr! Pasek zdrowia wrogów. W czasie walki pasek zdrowia wroga znajduje się nad jego głową, kiedy otrzymuje on obrażenia lub zostaje namierzony przez Kratosa. No i trzeba wzywać też toporek, żeby wracał. Gdzie mi tu idziecie? Gdzie i po co? Nam dobrze pójdzie może tak dwa naraz, ale nie zawsze wchodzi. O, czekajcie, jeszcze za mną jest jeden gdzieś. O! Coś wyskoczyło. Aha, sparuj 25 ataków, dobra. O, unik! No nie wszedł. A, nie wszedł dlatego, że mnie się właśnie mylą te uniki. Próbuję zawsze zrobić unik na B, a tutaj unik jest na A wyjątkowo. A, nie wyszła kontra. Ja chcę kontrę. Jeszcze raz, chodź. Założę się, że w grze będę miała jeszcze okazję na to. Zrobienie takiego uniku właśnie. O, wychodzi jeszcze jeden.
No, tamten stół już powinien leżeć i się rozpadać. Ile można? No. I nogi. Ostatni na nogach. O, kolejne osiągnięcia. Podetnij. Kurczę, ale tego wymyślili, no. A. To nie podcięło. Ale to brzmi jak nie koniec jeszcze. Gdzie jest? Tu jest. A. Tyle chyba. No, a propos przejść. Trzeba badać takie wrota. Nowa porada. A. Draugr. Mama mówiła mi, że draugry to wojownicy, którzy polegli w bitwie, ale ich uparte dusze odmówiły opuszczenia pola walki. Po śmierci udało im się odpędzić przybyłe po nich walkirie i zmusić do powstania z martwych swe ciała, które następnie zmieniają się w coś potwornego. Choć są teraz zaledwie cieniami dawnych siebie, nie zatracili bitnego ducha i atakują każdego, kto stanie im na drodze. Mama wspominała też, że mogą się między sobą bardzo różnić wzrostem i posturą, a do tego niektórzy mają wyjątkowe moce. Dokładnie. Draugry posługują się groźną bronią, ale nie są w tym zbyt dobre. Nie to co ojciec ze swoim toporem. Jeśli będziemy obserwować ich ruchy, uniknięcie lub zablokowanie ataku nie powinno natręczać trudności. Postaramy się oczywiście czytać wszystko po kolei, co tu jest. O, a propos, wilki, dzień dobry. Mogę się bronić przed... Mogę. Muszę pamiętać o przywoływaniu topora z powrotem. Bam! O, weszła kąt. Czekaj. Muszę się też bić wręcz. No przykro mi, no muszę, niestety. Oj. Jeszcze nie koniec. Ach! Udostało mu się niestety. To znaczy niestety. Niestety to tutaj jest tylko to, że nie chcę ich atakować. No szkoda mi wilków i innych zwierząt. Ba. Okej, okay, chyba wszystko. Spodziewałem się trolla pod tym mostem. Nie o. Jesteś gotowy na trolle, chłopcze. Wiem, tylko... No i znowu. Wilki na ogół polują w watahach, starają się okrążyć ofiarę. Ojciec powinien mieć je zawsze przed sobą i pozwalać mi odwrócić ich uwagę. Tak, ojcze. Biedny. Chciał coś powiedzieć i niestety nie miał za bardzo okazji. O. Mamy już 3 zabawki. Jeszcze jedna. Będziemy chyba też często spotykać takie zwłoki. Tak się składa. Pytanie, czy jest tutaj coś u góry? Co by chcieć strzelić? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Idziemy dalej. No byśmy chociaż tego jelona w tym odcinku zdążyli ubić. To jest jedna z tych gier, w której samouczek trwa całą grę. Bo zawsze pojawiają się nowe jakieś sterowania, nowe rzeczy. Więc to normalne akurat. A coś musi otwierać te bramy. A propos otwierania bramy, tutaj mamy jeszcze jedno miejsce. Proszę. Otwiera się! Przytrzymaj, aby wycelować. I rzuć toporem, żeby zablokować. Zamroziłeś ją! Sprytne! A, dziękuję. Ale najpierw otworzymy sobie tę skrzynię tutaj. Srebro. Zakładam, że gra dosyć szybko pozwoli nam... Ciekawe, czy można tam wejść. Na razie pewnie jeszcze nie. Że gra dosyć szybko pozwoli nam pewnie zebrać pierwsze 3 jabłka. To... super. Pierwsze 3 jabłka, a reszta pewnie się gdzieś rozłoży w tle. Gdzie już idziesz? Chyba poszedł w tę stronę. No wiem, ale no nie mogę ominąć takich rzeczy.
Ciężko jest w ogóle rozpocząć fabułę, iść z nią tak czy inaczej. Patrzcie, jeszcze tu można wejść na górę. No jakby nie wejść, jak dali łańcuch. No nie można nie wejść. Nasza małpiatka. Och, tam się da też na górę wejść. Tu nic nie ukryli. No i patrzcie, jak tu nie wejść w takie miejsca? O, proszę, dzień dobry. O. A jak się tam wchodzi? Górą jakoś? O, czekajcie. Tu jest jakiś bajer. A propos rzeczy do zbierania, tam jest jakiś bajer też. Nice. Sami otworzymy ręcznie. No jakże. Co to dla nas? No i spadły z góry jakieś rzeczy. Chyba, że to akurat tu leżało. I skrzynie. Nie ma co, ale mamy skarbów koło domu zaraz. I jeszcze można było tutaj wyjść schodami na górę, więc pójdziemy. No, a propos tego przejścia, o którym mówiłam wcześniej. Ale... Chłopcze, tutaj. O, patrz! Skol i Hati. Wilki od słońca i księżyca. Skąd się wzięły? Jak tam trafiły? Jak się kończy? Pożerają słońce i wybucha walka? Dzień dobry! I proszę bardzo, nie tylko legendy. Na każdym ołtarzu przedstawiono historię legendarnego giganta. Znajdź wszystkie ołtarze jotunów. Mamy pierwszy. Giganci pozostawili po sobie ołtarze z malowidłami przedstawiającymi ważne momenty z ich historii. Znam te historie z opowieści mamy. Uwielbiałem, kiedy mi je powtarzała. Przekonajmy się, ile ołtarzy uda nam się znaleźć. I to jest pierwsze. Jest naprawdę piękne. Patrzcie. I można byłoby pominąć coś tak niesamowitego, gdyby iść dalej i nie przechodzić miejsca na bok. O, czekajcie, jeszcze nowy jeden wpis. O pierwszym. Właśnie zastanawiałam się, gdzie jest. Czemu się nie pokazał? Olbrzymie wilki. Skol goni słońce, a Hati księżyc. Co się stanie, kiedy schwytają swoją ofiarę? Wygląda na wielką bitwę. Odyn, Thor, wąż świata. Czy to możliwe? No, i to są niesamowite rzeczy, jak tego po prostu nie pilnować. A co do naszego lewiatana, to nawet jak o nim zapomnę, to z czasem i tak go gdzieś znajdziemy. Pytanie, czy mogę stąd spaść, jak podejdę do krawędzi, tam gdzie jest łańcuch, nie klikając na to, żeby się wspinać, bądź opuszczać. Muzyka jest w tej grze po Ojcze, prostu mega. Spójrz! Czekaj na mój znak. Spokojnie. Nie myśl o tym, że to zwierzę. To tylko cel. Oczyść umysł. Stopy twardo. Stój prosto. Dobrze. Czasem będzie mi się sterowanie mylić, bo gra pokazuje klawisze, tak jak wciąż mówiłam. Żyje. Weź nóż. Nie. Dokończ, co zacząłeś. Nie mogę, ja... Ja...
się! Ty, czerwony, a ty miło! Będziemy z nim walczyć? Nie mamy wyboru! Pasz Atreusowi strzelać, wciskając X, czyli tak naprawdę kwadrat. Przytrzymaj LT, a następnie wciśnij kwadrat, aby namierzyć wybranego wroga. Wrogowie przestaną atakować Kratosa, kiedy zostaną trafieni strzałą. Liczba strzał, które Atreus może wystrzelić, jest widoczna w prawym dolnym rogu. Pamiętaj, że nie można strzelać bez przerwy. Chyba go tam trochę tłuczę. Gotowy. Uniki. Uważamy! No, dziękuję. Teraz mi pozwoli przewroty robić. Możemy... Ale musisz jeszcze trafić! Pasek życia bossa. A propos. O! Biedny! No bo jest dosyć silny. Uwaga! To by mogło zaboleć. Niech strzela, niech strzela. Gotowy. Okej. Możesz do niego strzelać, nie krępuj się, absolutnie. Jeszcze trochę. Ostrożnie! Nie ma to jak potraktować Atreusa jako żywą przynętę, ale luz. Damy radę. Ciekawe, czy ma jakieś vital spoty, że gdzieś mu więcej życia zabiera. No. Się wziął, rozpędził. No weź się, co ile można? Opanuj się, chłopcze! Nic mi nie jest! Zabij go! Uważaj, ojcze! No niby tak. Jeszcze jest. Chłopcze, spójrz na mnie! Spójrz na mnie! Chłopcze, spójrz na mnie! Udało się. Nie jesteś gotowy. Co? Ale jak to? Znalazłem jelenia. Sprawdziłem się! Jestem gotowy! Wracamy do domu.
Od dawna już nie byłem chory. Dam radę. Chłopcze, nie jesteś gotowy. Jestem gotowy. Nie odzywaj się więcej. Wróć do domu. Myślę, że dzisiaj pozbieramy sobie tylko tutaj rzeczy, a wrócimy następnym razem. Zabij 3 trolle. Kolejne wyzwanie, jakby co? No, widoki pierwsza klasa, mgła, lasy, nic nie widać. Czyli mogę droga chodzić. Do domu jest tu. Po ogniu. Tak, zakładam, że Atreus doskonale zna drogę powrotną. Jeżeli zdarzy mi się coś pominąć, no to niestety trudno. No, chciałabym zrobić grę na 100%, przynajmniej z zbierania rzeczy i osiągnięć i tak dalej. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie. O, tu jeszcze troszkę życia. Jeszcze ogłuszanie wrogów sobie dzisiaj zrobimy. Pasek ogłuszenia wroga znajduje się pod jego paskiem zdrowia. Atakując szybkimi seriami zadasz obrażenia od ogłuszenia i sprawisz, że pasek się wypełni. Po wypełnieniu paska wróg zostanie ogłuszony. Wciśnij R3, aby pochwycić ogłuszonego wroga. Strzały i ataki pięściami zadają dodatkowe obrażenia do ogłuszenia. Kratos może zacząć atakować pięściami po rzuceniu toporem albo schowaniem go za pomocą strzałki. Możemy się bić ręcznie. No i o to chodzi. Wykończenie pierwsza klasa. Bom, 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 bom. I kolejne. Atreus też zadaje piękne obrażenia odruszające. Ktoś jeszcze? Jakby tyle. Na razie. Tak wygląda. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze tylko. Popatrzmy na te drzwi. A, no i takie rzeczy też możemy psuć. Nie wiem, czy coś z nich wypada, czy nie. Zobaczymy z czasem. Na pewno będziemy próbować. Tam pójdziemy za chwilę. I tu są jeszcze ciekawe drzwi. Ukryte komnaty. Znajdź i otwórz wszystkie komnaty. Znalezione jedna, ale jest wciąż zamknięta. I patrzcie. Nie możesz otworzyć drzwi, co? Zamilcz. Czyli jednak wypada coś z tych skrzynek. W tej beczce czy wiadrze tutaj było ładowanie życia. I w tym tutaj też, że nie zauważyłam od razu. Dobrze. No, wyjdziemy na górę i się tutaj pożegnamy. Aaaa! Pobijemy się z nimi i się pożegnamy. To mi tu przeszkadza, dziad, ty. A. O, tam jest jakieś cudo. Na propos rozwalania dwóch naraz. Ja myślę, że Atreus ich tutaj potrafi chyba podpalić czasami. I bam, i bam, i bam. Słyszę gdzieś coś śmiesznego. Gdzie wylazłeś? Tam jest! Co to jest? Nie jest podatny na uderzenia toporem. Pewnie dlatego, że jest lodowy. O nie, 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 nie dane mu jest wstać niestety. Że las wydaje się inny. A ja ci mówiłem, żebyś zamilkł. No, to się chłopaki dogadali. Zaktualizowano. Co to było? Wyglądał jak zbój, ale miał taki dziwny głos. Nawet ojciec nie umiał tego wyjaśnić.
No, wyglądał dosyć specyficznie, był zamarznięty. Jako, że nasz topór ma umiejętność zamarzania i zamrażania rzeczy, no to niestety... Niestety trochę to nie weszło. Patrzcie, już jest nasza chata tutaj. Także tu, do domu, zejdziemy sobie w kolejnym odcinku, bo tu pewnie będzie teraz seria cutscenek i wszystkiego. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Długi odcinek, bo prawie godzinny. I dziękuję wam za wspólną grę. Jeszcze dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!